Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi kochani, dzisiejszy filmik będzie wyjątkowy. Jak zauważyliście już po tytule i po miniaturce, na moim kanale licznik wskazał właśnie 3000 subskrypcji. Co prawda to nie jest zbyt dużo, biorąc pod uwagę czas, jaki działam na YouTube tutaj, bo bardzo długo już nagrywam, ale mimo wszystko jestem bardzo szczęśliwa, że ta garstka ludzi chce mnie oglądać regularnie i mam nadzieję, że w dalszym ciągu będzie przybywało mi widzów, a tymczasem zapraszam Was bardzo serdecznie na Q&A. Na koniec filmiku czeka na Was niespodzianka. Ktoś z Was, być może Ty albo Ty, pojawi się w moim filmiku. W takim razie zapraszam do oglądania, bądźcie ze mną do końca i oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pierwsze pytanie, ile masz lat? Moi drodzy, jest to chyba najpopularniejsze pytanie. Już wiele razy odpowiadałam, ale powiem Wam jeszcze raz, chociaż oficjalnie kobiet się nie pyta o wiek. Ale dobra, powiem Wam tajemnicy. Mam 26 lat. Twoje największe marzenie? Moi drodzy, różnie z tymi marzeniami bywa. Raz się spełniają, a raz pozostają tylko i wyłącznie marzeniami. Ja myślę, że moim największym marzeniem aktualnie jest zdobycie minimum 100 tysięcy subskrypcji, chociaż wiem, że będzie bardzo ciężko i nie wiem, czy się doczekam, ale kto wie, być może cuda się zdarzają i wtedy otrzymałabym srebrny przycisk, bardzo prestiżową nagrodę dla najlepszych twórców. Z Waszą pomocą być może będzie to możliwe. Który z dotychczasowych coverów uważasz za najlepszy? Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo każdy mój cover wiele dla mnie znaczy. Zawsze chciałam być piosenkarką i nagrywałam je po to, żeby inni oglądali, żeby oceniali mój śpiew, ale sądzę, że takim najlepszym, moim skromnym zdaniem jest mój wykon piosenki Sing Me to Sleep z repertuaru Alana Walkera. Uważam, że mój głos w tej piosence brzmi jakoś tak dość subtelnie, dość ładnie, tak mi się wydaje. Chociaż owszem, miałam covery, które miały o wiele więcej odsłon niż ta piosenka, ale większość pozytywnych komentarzy jest właśnie przy tym utworze, więc myślę, że Sing Me to Sleep jest moim zdaniem the best. Czy coś Cię ostatnio zaskoczyło? Jeśli tak, to co? Wiecie co? Życie jest bardzo zaskakujące i wszystko wokół też mnie zaskakuje. Czasami negatywnie, czasami pozytywnie, różnie to bywa. Znana youtuberka LittleMonster96 twierdziła, że... To znaczy nadal twierdzi, że poznała Justina Biebera, idola swoich marzeń, że to był najszczęśliwszy dzień jej życia, bo jak wiecie, jakiś czas temu była w Los Angeles i rzekomo spotkała go po prostu. Ale nie do końca wydaje mi się to prawdą, bo oglądałam ten vlog i bardzo uważnie, i to trzy razy, aż trzy razy, zauważyłam, że coś tam nie gra, coś jest nie tak. Nie nagrała nawet tego spotkania, nie widać, że ona konkretnie z nim rozmawia. Ktoś nas robi w konia. Podczas nagrywania, jak rzekomo Justin Bieber przed nią idzie, zakręciła kamerą, najpierw była tam kobieta jakaś, szła przechodnia, za sekundę przekręciła kamerą i pojawił się tam Justin Bieber, a to było zupełnie inne miejsce niż to przed chwilą. Nie dajmy się nabrać, moi drodzy. Skoro spotkała Justina Biebera, dlaczego nie wyjęła telefonu? Dlaczego nie zrobiła sobie z nim selfie na pamiątkę? Każdy by jej zazdrościł takiego zdjęcia z idolem. No, nie oszukujmy się. Przecież to jest wielki gwiazdor. Chciałabym mieć selfie z Justinem Bieberem, czemu nie? Chodziło jej tylko i wyłącznie o rozgłos, więc postanowiła troszeczkę podkoloryzować historyjkę. Następne pytanie, jak radzisz sobie z hejtem? W ogóle się nim nie przejmuję, zacznijmy od tego. Nikt nie stanie na drodze do spełnienia moich marzeń, dalej będę nagrywała, jeżeli komuś się nie podoba, to wcale przecież nie musi oglądać moich filmików, prawda? Najlepszym sposobem na hejterów jest uprzejmość. Nic tak nie zgasi hejtera, jak miłe słowo albo uprzejmość. Twoja największa wada i zaleta. Moi kochani, moją wadą i zaletą jest szczerość aż do bólu. Mówię zawsze wszystko bez owijania w bawełnę. Czasami wychodzi mi to na dobre, a czasami niestety nie. Bo wiele razy zdarza mi się tak, że ludzie się zniechęcają do mnie tylko dlatego, że powiedziałam to i owo prawdę. Ale po co mam słodzić? Jaka jest Twoja ulubiona piosenka aktualnie? Moi drodzy, naprawdę jest wiele hitów, które lubię słuchać, które mnie zachwycają, ale takim numerem jeden jest utwór Elbano Enrique Iglesiasa. Zawsze tylko śpiewałaś, skąd pomysł na nagrywanie filmów lifestyle'owych? Moi drodzy, już kiedyś wspominałam, wiele dziewczyn na YouTube zainspirowało mnie do tego, aby nagrywać tego typu filmy. A jak wiecie, ja uwielbiam kosmetyki, modę, a także podróże, więc mogę nawijać o nich cały czas. Twoje największe osiągnięcie muzyczne? Moi drodzy, moim największym osiągnięciem muzycznym jest udział w programie Must Be The Music. Do końca życia będę pamiętała tą moją przygodę telewizyjną. Zawsze chciałam wystąpić w tego typu show. Udało mi się, więc naprawdę jest git. Które miejsce na świecie chciałabyś odwiedzić?
Już nieraz powtarzałam, że moim największym marzeniem, jeśli chodzi o podróże, jest wizyta w Los Angeles. Chciałabym zobaczyć to piękne miasto kiedyś na żywo i poczuć, jak spełnia się mój amerykański sen. Oczywiście zobaczyć na własne oczy kultowy napis Hollywood i oczywiście chciałabym się poopalać na Venice Beach. O, teraz będzie dobre pytanie. Kiedy w końcu odejdziesz z YouTube? Nie wiem. Jeszcze chyba jakiś czas tutaj zostanę i pomęczę was. To by było na tyle, moi drodzy. Teraz wszedł czas na chwilę, na którą każdy z was czekał. Pięciu szczęśliwców, pięciu moich widzów teraz wystąpi w moim filmie. Każdy z was miał szansę wysłać swoje zdjęcie, tylko niektórzy to zrobili. W takim razie dziękuję wam, moi drodzy. Ну, это мы.